Znamy już tegoroczne oscarowe nominacje i tu bez zaskoczeń, jako naród nie mamy zbyt wielu powodów do świętowania. Wyjątkami są nominacje dla operatora Dariusza Wolskiego i koprodukowanego przez Polaków filmu Aida. Przyjrzyjmy się więc zaskoczeniom. Judas and the Black Messiah dotychczas radził sobie nieźle w nagrodowym wyścigu. A 6 oscarowych nominacji dla filmu Shaki Kinga to jednak bez dwóch zdań zaskoczenie. Zwłaszcza nominacje dla najlepszego filmu i aktora drugoplanowego Lakita Stanfielda, który staje tu w szranki z nagrodzonym już Złotym Globem kolegą z planu Danielem Kaluuya. Akademia ewidentnie wyciągnęła wnioski z hashtaga Oscars So White i wśród nominowanych nie zabrakło też Ma Rainey, Matki Bluesa, Pewnej Nocy w Miami czy 5 Braci. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że to Judas okaże się tu największym faworytem, a Spike Lee będzie musiał zadowolić się jedną nominacją i to za muzykę. Anywhere there's people, there's power. W kategorii film międzynarodowy nie zabrakło oczywiście idącego jak burza przez świat nagród filmowych Na Rauszu. Film Tomasa Winterberga o kilku eksperymentujących z alkoholem Duńczykach ma na koncie m.in. 4 europejskie nagrody filmowe, 1 Cezara i 4 nominacje do nagród BAFTA. Nominacja w kategorii nieanglojęzycznej była więc jedynie formalnością. Gdy jednak mówiono o innych oscarowych szansach dla tego filmu, zazwyczaj typowano Madsa Mikkelsena jako potencjalnego kandydata do nagrody za najlepszą rolę męską. Dlatego zaskoczeniem okazała się nominacja dla Winterberga w kategorii reżyseria. Zwłaszcza, że twórca wyprzedził tu kilku pretendentów, którzy zdawali się mieć większe szanse. Choćby Regina King czy Aarona Sorkina. Zobaczymy, czy 25 kwietnia będzie miał za co wznosić toast. Chociaż Regina King niespodziewanie nie zdobyła nominacji za reżyserię, udało się to dwóm innym kobietom. Chloe Zhao została wyróżniona za Nomadland, a Emerald Fennell za Obiecującą młodą kobietę. Obie panie były faworytkami oscarowego wyścigu, więc mamy tu do czynienia nie tyle z zaskoczeniem, co małą rewolucją. To bowiem pierwszy raz w historii, kiedy w tej kategorii nominowano aż 2 kobiety. Dotychczas tylko 5 autorek miało w ogóle szansę na nagrodę za reżyserię. Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola, Catherine Bigelow i Greta Gerwig. A tylko jedna z nich, Bigelow, dostała statuetkę w swoje ręce. Jak będzie tym razem? Czy któraś z pań pokona Davida Finchera? Lately I've been feeling like I might want to get back into it. Mank. A skoro o Fincherze mowa, jego Mank okazał się tegorocznym najczęściej nominowanym tytułem i ma szansę na nagrody aż w 10 kategoriach. Nie będzie jednak wielką niespodzianką, jeśli film okaże się tegorocznym odpowiednikiem Irlandczyka i Fincher będzie musiał obejść się smakiem. Niespodzianką jest natomiast brak nominacji dla Manka w kategorii scenariusz oryginalny. Akademia nie tylko pominęła tu tekst, który imponuje wyrafinowaną konstrukcją i skrzy się od błyskotliwych dialogów. Przekreśliła też szansę na zaistnienie uroczo hollywoodzkiego momentu, w którym David Fincher odbiera nagrodę za napisany przez swojego ojca Jacka scenariusz opowiadający o złotych czasach Hollywood. Oscarowa kapituła wykazała tu iście fincherowską niechęć do sentymentów. A jeśli ktoś myślał, że oscarowe szanse Glenn Close spadły po tym, jak została nominowana do Złotej Maliny, ten się grubo pomylił. Hasta la vista, baby. Close, oscarowa weteranka z 8 nominacjami na koncie, nie tylko zdobyła kolejną szansę na statuetkę. Zapisała się też w annałach kina jako dopiero 3 osoba w historii, która za tę samą rolę zdobyła nominację do Oscara i do Złotej Maliny. Występ aktorki w Elegii dla widoków trudno nazwać najbardziej udanym czy najbardziej chwalonym w jej karierze. Ale i tak przyniósł on aktorce szereg prestiżowych nominacji. I could have done better. Pytanie zatem, czy pierwsza w jej karierze nominacja do Maliny zbiegnie się z pierwszym w karierze Oscarem? Piszcie w komentarzach, jaki obrót spraw typujecie i jacy są wasi faworyci.